taką różnicą bramek przegra. Natomiast Wojciechowi Łazarkowi i polskiej reprezentacji pozostało czekać na wyniki losowania piłkarskich eliminacji do Mistrzostw Świata Italia 90. Eliminację rozpoczęliśmy od meczu z najsłabszą drużyną grupy Albanią. Liczono, że chorzowskie spotkanie zakończy się naszym wysokim zwycięstwem. Tymczasem Albańczycy napędzili sporo strachu kibicom, piłkarzom i trenerom. Byli nawet bliscy wywiezienia z Polski remisu, ale opatrznościowy gol Krzysztofa Warzychy przedłużył nadzieję i agonię naszej reprezentacji. Po bardzo słabym meczu wygraliśmy 1-0. Opiekunowie obiecywali, że to dopiero początek i wszystko przed nami. W spokoju piłkarze przygotowywali się do kolejnego meczu. Spotkanie ze Szwecją na sztokholmskiej Rasundzie obnażyło nasze mankamenty. Po porażce 1-2 stało się jasne, że finały Italia 90 dość wyraźnie się oddaliły. Zdobywcy bramek Szwedzi, Roger Ljung i Niklas Larsson, zapewnili praktycznie swojej drużynie awans do elity najlepszych drużyn świata. Pozostał jedynie wspaniały gol zdobyty przez Ryszarda Tarasiewicza. Czy wypada się zatem dziwić rozgoryczeniu trenera po straconej szansie? Przygnębieni porażką ze Szwecją w kilkanaście dni później, piłkarze rozgrywali swój kolejny eliminacyjny mecz z Anglią na Wembley. Złudzeń nie było. Lineker, Barnes, Webb postawili kropkę nad i. Blamasz polskiego futbolu. Italia nie dla nas. Nadszedł czas rozliczeń. To tylko niektóre tytuły prasowe po przegranym meczu. Dni Łazarka były policzone. Opiekunem naszej narodowej reprezentacji został Andrzej Strejlał, asystentami Jan Tomaszewski i Lesław Ćmikiewicz. Wiadomo było, że szanse na wyjazd do Włoch są raczej teoretyczne. Nadzieje przedłużało tylko ewentualne zwycięstwo nad Anglią w Chorzowie. Jedenastka Strejlała zagrała bardzo ambitnie. Za swą postawę piłkarze zabrali dużo pochwał, ale na boisku padł remis 0-0, który przesądził o awansie do finałów Italia 90 podopiecznych Bobby Robsona. Strzały Dziekanowskiego, Tarasiewicza, Kaseckiego czy Warzychy broniły wspaniale Peter Shilton. Jemu właśnie Anglicy w dużej mierze zawdzięczają swój awans. Potem był mecz o pietruszkę ze Szwedami przegrany 0-2. I na ostatnie spotkanie z Albanią drużyna jechała pełna obaw o wynik.